już mam dzisiaj, ja jestem Wizu Wizualnie i witam was w kolejnym Wistoku, drugim dziś Wistoku, na temat, który mnie bardzo, wręcz niezdrowo interesuje i jara, czyli premiera Ghostbustersów. Jest 11 dzisiaj, tak? Nic nie pokręciłem? Jest 11. W nocy z 10 na 11 zostało zdjęte embargo na ludzkie opinie i recenzje na temat nowego filmu Ghostbustersi, na temat tego reboota, który właśnie się teraz w kinach pojawia. U nas będzie za 4 dni dopiero. Do tego wrócę. I tak. Ja bardzo liczę, że to będzie zły film. Moją opinię znacie, po prostu nie lubię tych hollywoodzkich rebootów i co drugi jest gorszy, ale mam wrażenie, że publiczność daje się nabierać i że Hollywood coraz bardziej idzie w stronę właśnie odgrzewania kotleta. Bierzemy stary pomysł, wrzucamy popularne teraz nazwiska i robimy największy chłam i promujemy go tak długo, aż ludzie to kupią. Ludzie to kupują, ale ludzie powoli mądrzeją i przestają się na to nabierać, więc jak szedłem spać, wlazłem na IMDb i zobaczyłem, co się dzieje. I ocena była niewiele powyżej 5, żałuję, że nie zrobiłem screenshota, było jakieś 5-2 czy jakoś tak. I film miał już kilka negatywnych recenzji. Naprawdę żałuję, że nie zrobiłem screenshota tych recenzji, bo gdy wstałem rano, tych recenzji już nie było. Wszystkie były pokasowane, za to były 3 nowe, 2 negatywne, 1 pozytywna. I ocena Ghostbustersów spadła do 4,8. Sytuacja mnie na tyle rozbawiła, że zrobiłem screenshota, wrzuciłem to na Twitta z podpisem. Tu jest gra słów, bo Ghostbustersi reklamują się hasłem "Who you gonna call? Ghostbusters!" Na zasadzie, że jak masz problem z duchami, to chwytasz za słuchawkę i po koło dzwonisz? Po Ghostbustersów. I ja wrzuciłem to z podpisem "Who you gonna call out for that?" i z zaznaczeniem, że jest tylko ocena 4,8, co na polski luźno można przetłumaczyć, że kogo tym razem obwinisz. Bo twórcy spotkali się z bardzo mocną krytyką, która poniekąd była po prostu zwykłym hejtem, ale też nie tylko. Ja bardzo rozumiem, co było krytykowane w trailerach i co się ludziom w pomyśle na reboot Ghostbustersów nie podobało, bo się sam pod tym podpisuje. I twórcy wszelką krytykę sprowadzili do tego, że ty jesteś seksistą, a ty jesteś rasistą, reszta krytyki nie miała miejsca, więc wszystkie jakby słowa, bardzo sensowne zarzuty i teorie na temat tego, co jest i co poszło nie tak, pokazali po prostu... pokazali to ludzi, którzy mają za ten film zapłacić, więc trzymam kciuki, że im się noga powinie i na razie, tak jak mówię, ekscytuje mnie to, że tak jest. I co jest śmieszne, na dzień dobry po wrzuceniu tego tweeta miałem 2 retweety, ale serio, mnie się nie retweetuje. Ja nie jestem na tyle zabawny ani na tyle znany, żeby mnie ludzie ze Stanów Zjednoczonych retweetowali. Ja rozumiem, że napisałem po angielsku i dałem hashtag Ghostbusters i to poszło dalej w świat. Ale fajnie, że retweety mają więcej lajków niż mój oryginalny post. Ale dobra, nie, wcale nie narzekam, nie? Dobra, gdy zacząłem się przygotowywać do nagrania tego odcinka, było już 4-0. Sprawdzę, czy sytuacja się nie zmieniła w międzyczasie. Jest, tak dalej jest 4-0, nie? Więc, a może recenzje jakieś doskoczyły? Fajnie by było. Już jest 5 recenzji. I... raz... dwa... trzy... 3 negatywne, 2 super, hiper pozytywne, takie, że wiecie, prawie max punktów. Nie lubię ani recenzji, które są całkowicie na 1 punkt na 10, na przykład tak samo jak nie lubię recenzji, które są na 9 na 10, bo rzadko zdarzają się tak dobre filmy. Jak idziecie na niewymagającą komedię letnią do kina, to są małe szanse, żeby ona miała naprawdę 9 na 10. Jak jest naprawdę dobra i dałbym 7, 8 na 10, to bym się zdziwił. Ale jak, no dobra, to ten. Nie, więc wynik 4-0 to praktycznie jak finał Euro 2012 i mówi wam to facet, który kompletnie piłką nożną się nie interesuje i nie wie, czy ten finał był w Kijowie, czy po prostu był kijowy. Oczywiście to mogą być hejterzy, wszystkie te łapki w dół. Też mnie kusi dać jedną gwiazdkę na 10, ale dobra, nie będę hejterem. Ale kusi. Szczerze przyznam, że kusi po tym, co robiło studio i jak się odnosiło do fanów Ghostbustersów i potencjalnych fanów serii i ludzi, którzy mają za ten film zapłacić teoretycznie, bo one są teraz jakby robione na kredyt, jakby nie było, nie? Więc kusi mnie po prostu, żeby im jeszcze kopnąć póki leżą. Ale nie wiem, nie widziałem jeszcze filmu, może się okazać, że jest całkiem dobry, film będzie dopiero za 4 dni w Polsce. Czyli mogą być hejterzy, równie dobrze mogą być to Marsjanie zostawiający słabą ocenę. Prawdopodobieństwo jest bardzo zbliżone. I teraz tak, mój znajomy, który siedzi w Anglii, który właśnie się na ten film wybiera, przypomniał mi kiedyś
określiłem film o nazwie Wiedźmin. I właśnie on użył tego określenia teraz idąc, że boi się, że to będzie właśnie to. I jest takie bardzo popularne w anglojęzycznych internetach określenie, że ten film zrujnuje moje dzieciństwo, czy tam ta gra rujnuje, niszczy moje dzieciństwo, bla bla bla. Moje określenie było jakby parafrazą tego, to było stwierdzenie, że ten film nie zrujnuje dzieciństwa, mówiąc o Wiedźminie. Ten film nie rujnuje dzieciństwa, on porywa wewnętrzne dziecko, więzi je w piwnicy. Dokonuje lubieżnych czynów przed kamerą, żeby później móc to pokazać w kinie. I właśnie kumpel mi przypomniał to moje stwierdzenie brutalne na temat Wiedźmina, że obawia się, że to właśnie będzie taki film, że on na to pójdzie i wyjdzie z traumą, i że tego nie będzie się dało w żaden sposób zmazać. Obiecałem sobie jakiś czas temu, że nie będę oglądał gniotów, że nie będę chodził do kina na filmy, czy nie będę korzystał z produktów, o których zakładam z automatu, że są złe, bo jest mnóstwo świetnych rzeczy, małych i ambitnych, które chciałbym wspierać i mnie na to nie stać, więc czemu mam dać kasę komuś, dać ten wiatr w skrzydła producentowi gniota w momencie, kiedy mogę wesprzeć mojego gościa, który ledwo wiąże koniec z końcem, bo wszyscy idą wspierać gniota, zobaczcie jak złe to jest. Ale mnie kusi, naprawdę pierwszy raz od bardzo dawna kusi mnie, żeby za te 4 dni pójść do kina i ewentualnie się przekonać, że film wcale nie jest taki zły, jak mi się wydaje. To też jest możliwe. Więc czy moje marzenie na temat końca tragicznych rebootów się ziści? Jest szansa. Powiem wam, że jest szansa, bo jest słaby reboot za słabym rebootem, coraz gorzej odgrzane kotlety trafiają do kin. Ghostbusters nurkuje teraz, więc trzymam kciuki, ale wcześniej, Wojownicze Żółwie Ninja. Dwójka jest ponoć dużo lepsza niż jedynka. I to jest najlepsze, co o tym filmie można powiedzieć, bo dwójka też jest słabym filmem, ale jedynka była tak tragicznym, słabym filmem. Ja się dziwię, że ktokolwiek Michaelowi Bayowi daje kasę. Ale to jest perpetuum mobile. Oni mu dają kasę dlatego, że każdy idzie zobaczyć film, czy jest tak zły, jak się spodziewa po nim. Nie? Więc goście idą zobaczyć kolejny słaby film z nadmiarem tandetnych, ale bardzo ładnych efektów specjalnych, z dużą ilością wybuchów i z kiepskim scenariuszem i wychodzą tak, faktycznie tak było. I film zarobił na siebie? Zarobił na siebie, co było wcześniej. Fantastic Four zresztą tego samego producenta co Ghostbusters, czyli Sony, mają bardzo pod górkę ostatnio, ale ludzie, którzy stoją za tymi filmami, mówię o producentach, nie mówię o scenarzystach, którzy mają bardzo pod górkę z tym Sony, popełnili mnóstwo tragicznych błędów, więc nie mam litości dla tych ludzi, nie będę ich wymieniał z nazwiska, ale mieć takie możliwości, mieć dostęp do takich marek i tytułów, do takich brandów i robić taki krok, to po prostu dla nich jest zarezerwowany specjalny kocioł w piekle. Co tam jeszcze było wcześniej? Robocop, który nie był tak zły, jak się spodziewałem, ale był słabym filmem, jak ten na mój gust. Clash of Titans. Jak ktoś kojarzy oryginał, jak to się u nas nazywało, coś tam Tytanów? Nie wiem, Starcie Tytanów? Walki Tytanów? Starcie Tytanów chyba. Karate Kid. Po prostu Karate Kid, Kung Fu, Karate Mistrz, Conan. Duma i uprzedzenie, które mi prywatnie bardzo nie podeszło, ale może się mylę, może nie było takie złe, to nie mój typ filmów. Pamięć absolutna, po prostu ja z kina wyszedłem po pamięci absolutnej, licząc, że da się założyć machinę na łeb i wymazać ten kawałek, bo to było naprawdę złe. Proszę Państwa, czy moje marzenie się ziści, czy nie? Mam nadzieję, że macie jakąś swoją opinię na ten temat i pocieszycie mnie, że faktycznie moje marzenie może się ziścić. Tak czy siak, Ghostbusters w kinach za 4 dni. Liczę, że również się nie skusicie, tak jak ja, nie pójdziecie i obejrzymy to później z Afriko na Netflixie. To znaczy z Afriko jak z Afriko, ten za Netflixa się płaci. Ale wiecie, o co mi chodzi. Nie nabijajmy im wejść do kina, to nie będziemy oglądali tego typu chłamu. To może ktoś faktycznie zrealizuje później Ghostbusters 3. Scenariusz istniał, powstała gra na bazie tego scenariusza. Oryginalnie aktorzy się postarali, pojawili się tam, więc... Dało się? Dało się, można było, tylko Sony nie chciało. Ja wam dziękuję za uwagę i hej! Czas pójść, ruszyć się do piwnicy, zobaczyć, czy tam na dole wszystko jest w porządku.